Zdrowia, szczególnie dla tych Amerykanów, którzy po wojnie, II wojnie światowej pomagali między innymi Polsce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest taka kwestia, że no wojna, jak to wojna, tak? Wszyscy straciliśmy tam rodzinę, sporo ludzi było przesuniętych ze wschodu na zachód. No i jednym z tych spraw, które pomagały odbudować się Europie, no to był, wszyscy znają plan Marszala, no ale niedużo ludzi pamięta UNRWE. UNRWE to jest United Nations Relief and Replacement Agency, czyli to jest United Nations, czyli Narody Zjednoczone. No i takie relief to jest takie w zasadzie pomoc, można powiedzieć, albo zredukowanie czegoś. No i replacement to jest to, że zamiana. Czyli chodziło o to, żeby po prostu pomóc ludziom w jedzeniu, w maszynach i tak dalej, i tak dalej. No i to były ciężkie miliony. Ameryka dawała bardzo dużo pieniędzy. Polska otrzymała między innymi w tym czasie 500 milionów dolarów. No to były spore sumy. Oni działali, UNRWA działała od 1943 roku do 1947 czy 8, no czyli tak w tym czasie, kiedy w 1948 już, kiedy był plan Marszala, no to Stalin powiedział właśnie, że nie ma pomocy dla Europy Wschodniej. Europa Wschodnia pomoże sobie poradzi bez Amerykanów. No i ten plan Marszala to właśnie to jest ciekawy, że odbudowali Anglię. To było, Ameryka to wydała na to około 15 miliardów, 26% z tego poszło do Anglii, do Francji poszło chyba 15%, do Niemiec poszło 11%, no ale to były ciężkie pieniądze, które pomogły odbudować się Niemcom. W Polsce jednak te pieniądze mogłyby się przydać. No nie wiadomo, co się stało z tymi 500 milionami z UNRWE, no ale to też były ciężkie pieniądze. Ludzie pamiętają, ja nawet pamiętam, kiedyś znalazłem taki nóż, był aluminiowy, rączkę taką miał aluminiową z taką dziurką. No to był były wojskowy nóż amerykański, to tam po prostu ten końcówkę tego ostrza to stępili tak na płasko. No ale ludzie pamiętają czerwone ziemniaki, nazywali je Amerykany. Pamiętają też, że tam dziadkowie, czy pradziadkowie, czy rodzice dostawali między innymi konie amerykańskie i krowy amerykańskie, łopaty dostawali. No dużo było w ramach tej UNRWE takich fizycznych, materialnych rzeczy, no ale UNRWA też pomagała przesiedleńcom, pomagała się osiedlić, czy na zachodzie, czy z powrotem w Polsce, to była duża sprawa. No ale plan Marszala to było coś podobnego, tyle tylko, że Europa Wschodnia nie wchodziła po to, no i dawali dużo pieniędzy. No i teraz popularne jest coś takiego, że ciągle jak jest jakaś taka pomoc rządowa, państwowa, jednego kraju dla drugiego kraju, no to chcą to w zasadzie papugować i nazywać taki plan Marszala. Elizabeth Warren to jest kandydatka na prezydenta w Ameryce. Ona udawała Indiankę, żeby się dostać na Uniwersytet Harvardu. No ale ona jest kandydatką właśnie na prezydenta, no i ona proponuje, żeby takie 100 miliardów dolarów w ramach pożyczek i grantów, czyli darowizn w energii amerykańskiej, czyli Ameryka rozwinęła się bardzo w tej energii łupkowej, także olej wydobywa i gaz, no i teraz Ameryka ma w zasadzie produkuje strasznie dużo tej energii, no i ten skroplone gazy, nie gazy, to wszystko stara się gdzieś puścić, no i ona podnieca, socjalistka jako taka, ona podnieca wszystkich, że Ameryka da 100 miliardów właśnie w ramach czy darowizn, czy pożyczek. No jest to dosyć
ciekawe, Castro, Julian Castro, no to jest, on jest w Ameryce, ale on jest z Kuby, no typowy komunista kubański, chce wprowadzić, uciekł z Kuby, jego rodzina uciekła z Kuby, żeby uciec przed komunizmem i komunista, co on pierwszy robi, on robi właśnie komunizm w Ameryce. No ale on proponuje plan Marshalla dla Ameryki Południowej, także te 71 lat, taki ten plan został taki, no wszyscy mają jakieś tam rozwiązania tego rodzaju. Co było, jaka była różnica? No różnica była taka, że w tym czasie te kraje, które dostawały pieniądze, no to w zasadzie miały inne podejście polityczne i inne podejście ekonomiczne, no i potrzebowały tego rozwoju i te ekonomiczne instytucje jakoś tam zadziałały. Ameryka, kiedy pomagała na przykład Japonii, no to w Japonii zaczęli, powiedzieli Japończykom, że będą kupować dużo rzeczy, także między innymi aparaty, te Nikony czy Canony, no to jest pochodna tego, co Japończycy kopiowali, bo Japończycy wzięli te niemieckie wojenne czy przedwojenne Leiki, no i zaczęli je kopiować i oni zawsze dobrze byli w optyce, tak, także obiektywy najpierw robili, które pasowały do Leiki niemieckiej, no a później się wzięli właśnie za wszystkie, za te aparaty, za te lustrzanki i tak dalej, i tak dalej. Dużo było w Ameryce sprzedawanych różnej ceramiki, kubki, niekubki, talerze, figurki, figurynki, no i tam było napisane Made in Occupied Japan, czyli zrobione w okupowanej Japonii. Także to też była jakaś tam pomoc. George Marshall, to on był sekretarzem stanu, no tyle tylko, że to jego nazwą nazwali ten plan, ale prawdziwym twórcą to był Will Clayton, to on był taki międzynarodowy finansista, no a wcześniej to handlował z tego wszystkiego bawełną, także się dorobił. No i teraz ludzie się zastanawiają, czy ten plan Marshalla, no to czy to była taka humanitarne podejście, czy po prostu ludzie wiedzieli, że na tym zarobią, czy to był jakiś tam antykomunizm, tak, bo to, no właśnie, Stalin to traktował to jako atak na komunistów, także zakazał brania tych pieniędzy właśnie Polsce, ale to było wszystko po trochu. W Austrii Bruno Kreisky w 1958 roku właśnie powiedział, że dla Afryki, która do tej pory potrzebuje nieustannie plan Marshalla, ale on właśnie zaproponował, żeby był taki plan Marshalla dla Afryki. W 1958 roku, kiedy w zasadzie w 1955 Ruscy dopiero opuścili Austrię z tej okupacji, no bo nie wiem, czy no sporo ludzi na pewno wie o tym, no ale Austria była przez lata okupowana przez Ruskich, no wyszli w 1955, czyli dużo wcześniej niż z Niemiec Wschodnich czy z Polski. Również Bush to proponował taki niby plan Marshalla, 20 miliardów na odbudowę Iraku. No ten Irak został zniszczony, no ale tylko dlatego trzeba pamiętać, że dużo ludzi nie pamięta, że Irak wkroczył do Kuwejtu, żeby ich rozkraść, no i później wygonili ich z powrotem do Kuwejtu, no ale nie doszli do stolicy, co może było problemem, no ale właśnie Bush chciał odbudowywać, a Susan Rice, czyli ta murzynka, która była też w tym czasie sekretarzem stanu, mówiła, że to jeszcze jest za mało. Ten muzyk Bono, tak, w zasadzie, no on też w 2016 to on powiedział, że trzeba by było zrobić taki plan Marshalla dla tych wszystkich uchodźców międzynarodowych, którzy trafiają do Europy. No to jest też było ciekawe, no w sumie wyludniają się. Problemem z tymi wszystkimi podejściami to jest to, że pewne kraje się wyludniają, no i najbardziej prężni ludzie znikają.
Część ludzi też mówi, że ta inicjatywa chińska, która wyda 500-600 milionów dolarów, miliardów dolarów, to są ciężkie pieniądze na ten Belt i Road Initiative, czyli ten pas i drogi, kiedy oni chcą przejść w zasadzie tam od Pacyfiku przez całą Azję do Europy, no że to jest taki chiński plan Marszala, no bo rozdaje trochę te pieniądze tu i tam, no, ale mi się wydaje, że to nie jest plan Marszala, bo to wszystko są tylko jedynie pożyczki na spory procent, a nie darowizny. Właśnie w tych UNRWA i w planu Marszala to było tak, że były jakieś pożyczki, ale było bardzo, bardzo dużo darowizn. W Meksyku też się podniecają do planu Marszala, bo oni nie wiedzą, co zrobić z Gwatemalą, czy z Hondurasem, czy z Salwadorem. Także Meksyk, on bardzo dużo zasysa tych pieniędzy z Ameryki, no bo jest ta wymiana handlowa, no i robocza, bardzo dużo Meksykanów wysyła tam pieniądze i oni się martwią o tych ludzi właśnie z tych biedniejszych południowych krajów, także oni chcą zacząć też im dawać czy pożyczać 30 miliardów, tak? Także to jest, ogólnie rzecz biorąc, wszyscy patrzą się na ten plan Marszala, no ale na dzień dzisiejszy, no to niestety wiadomo, że jest jeszcze większa korupcja niż była. Nie wiadomo, kto ma to patrzeć na to, kto ma to sprawdzać. Nikt w zasadzie nie patrzy na historię jakąś tą finansową tych krajów. Administracja i prowadzenie jakichś tych planów też jest wszystko to podejrzane. Także wszystkie te udawane plany Marszala, no to jedyne, co to się skończy, że podatnik amerykański jeszcze więcej straci, będzie musiał płacić, no bo tak to się kończy, jak są dobre myśli bogatego państwa, to później wszystko przechodzi na plecy podatnika. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, można nacisnąć, dzwoneczek, dzyń, powiadomienia o codziennych filmikach. Pisz pytania, pisz swoje opinie, komentuj, wysyłaj, polecaj gdzie się da, na Facebook czy na Wykop. I do następnego codziennego filmiku zdemonetyzowanego, może odblokowanego po 72 godzinach.